Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam serdecznie i zapraszam na informacje dnia. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego premiera Donalda Tuska. Zawiadomienie ma związek z katastrofą smoleńską z 10 kwietnia 2010 roku, a dotyczy także badania jej przyczyn i okoliczności. Czy Donalda Tuska czekają kłopoty? Wiele na to wskazuje. Wczoraj po południu do prokuratury krajowej wpłynęło zawiadomienie szefa MON w sprawie tzw. zdrady dyplomatycznej. Jest to zarzut, który tutaj formułujemy, o działanie na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej w związku z pominięciem porozumienia, jakie zostało zawarte w 1993 roku pomiędzy Polską a Rosją. Porozumienia, na podstawie którego można było wyjaśnić wszelkie okoliczności katastrofy Smoleńskiej. Taka decyzja pana premiera Donalda Tuska doprowadziła do tego, że nie można było w pełni przeprowadzić postępowania wyjaśniającego wszelkie okoliczności sprawy katastrofy smoleńskiej. W ocenie szefa resortu obrony Donald Tusk powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności za zaniedbania, jakich dopuścił się w związku z tragedią smoleńską. Antoni Macierewicz tłumaczył na łamach jednej z gazet, że Donald Tusk zawarł z Władimirem Putinem nielegalną umowę na szkodę Polski i za to powinien odpowiadać karnie. Na pytanie, czy jest to zemsta przez polski rząd, szef MON zaznaczył: żadne stanowisko w organizacji polskiej czy unijnej nie zwalnia z odpowiedzialności za tak poważne przestępstwa jak te, o które jest podejrzewany Donald Tusk. To jest niepoważne oskarżenie, uważa wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz z Platformy Obywatelskiej. Pan minister Macierewicz stworzył sobie zaplecze w PiS-ie poprzez Smoleńsk, stworzył religię smoleńską nawet taką i ma swoją niezależną pozycję w związku z tym w PiS-ie obok prezesa. On ma w zasadzie tylko niezależną pozycję i gra dalej Smoleńskiem, no, ale gdzieś są granice rozsądku. Niedawno SKW złożyła zawiadomienie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa podczas przetargu na remont Tu-154, który w opinii szefa MON był przeprowadzony skandalicznie. Rząd pozytywnie ocenia projekt ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Dalszymi pracami zajmą się posłowie. Solidarność, która przygotowała projekt, proponuje, aby niemalże wszystkie niedziele w roku były wolne od handlu. Rząd jest za ograniczeniem handlu w niedzielę, ale bez karania przedsiębiorców. Nie wyklucza też wprowadzenia wyjątków, które by dopuszczały działalność handlową w niedzielę, na przykład przez małe rodzinne sklepy, poinformował rzecznik rządu Rafał Bochenek. Są sugestie, aby jednak ten zakaz nie był rozszerzany i rozciągany na takie sfery działalności, jak chociażby handel w sieci, lub też żeby tym zakazem nie były obejmowane placówki pocztowe, operatorzy pocztowi. Obostrzenia nie dotyczyłyby również aptek, mniejszych stacji paliw, sklepików z pamiątkami i dewocjonaliami, a także punktów sprzedaży przy piekarniach. Uważamy, że należy się również zastanowić nad tym, czy również w ramach tego zakazu, czy właściwie poza tym zakazem, powinny zająć się również placówki, które świadczą usługi handlowe na terenie lotnisk, dworców. Postulat ograniczenia handlu w niedzielę cieszy się poparciem wielu Polaków. Według mnie to wszystkie powinny być wolne, bo każda ekspedientka to też jest człowiekiem i potrzebuje tego kontaktu z rodziną. Te młode matki siedzące w kasach, te nocne zakupy w tych molochach, to powinno być zlikwidowane. Irytuje mnie to, że ludzie zamiast chodzić na spacery z dziećmi, chodzą na spacery do marketów. Solidarność, która przygotowała projekt ustawy, proponuje, aby wszystkie niedziele były wolne od handlu. Niedziela co do zasady jest dniem wolnym od pracy, a nie dodatkowym dniem pracy, przypomina Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ Solidarność. Moja wolność nie może odbywać się kosztem wolności innych. W tym przypadku setek tysięcy kobiet, które zamiast ze swoją rodziną usiąść przy niedzielnym stole, muszą siedzieć za kasą i w imię naszej wygody i w imię naszej wolności poświęcać własną wolność i
pracować ze szkodą dla swoich rodzin. Związkowcy dopuszczają możliwość kompromisu w sprawie ilości wolnych niedziel. To będzie zapewne tematem konsultacji z pracodawcami. Polakom niedzielę chciano odebrać trzykrotnie. Najpierw robił to niemiecki okupant. Później komunistyczne władze w niedzielę zarządzały czyn społeczny. Ale najbardziej niedzielę zniekształcili liberałowie, mówi profesor Józefa Hrynkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości. A w sposób absolutnie bezczelny zrobili to twórcy tak zwanego liberalizmu, którzy instalowali się w Polsce, szczególnie w marketach, prawda? Uważając, że robienie zakupów to jest taka wielka rozrywka. Obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę poparło ponad 500 000 Polaków. W najbliższych dniach pojawi się stanowisko rządu w sprawie Brexitu. Dokument, jak zapowiedział rzecznik rządu Rafał Bochenek, musi być uzupełniony o przepisy przejściowe dotyczące relacji pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską. Za tydzień premier Theresa May rozpocznie procedurę wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Dlatego polski rząd musi do tego czasu przyjąć stanowisko w tej sprawie. Tym bardziej, że jak powiedział rzecznik rządu Rafał Bochenek, Polska chce w sprawie warunków Brexitu jasno wyrazić swoje stanowisko. Polska chce w tym aktywnie uczestniczyć, chce artykułować swoje stanowisko i taki dokument jest przygotowany. Mamy nadzieję, że on również będzie stanowił element tych wytycznych dla państw członkowskich. Dziś stanowisko rządu w sprawie Brexitu zostało zdjęte z obrad rządu. Stanowisko musi być jeszcze uzupełnione. Ciężko mi w tym momencie określić, kiedy to nastąpi. Myślę, że na pewno wkrótce, ponieważ sprawa jest dość, bym powiedział, pilna. Punktem wyjścia w stanowisku rządu w sprawie Brexitu jest zapewnienie Polakom mieszkającym na wyspach dotychczasowych praw. Państwa członkowskie powinny mieć istotny wpływ na to, jak te relacje w przyszłości zostaną ukształtowane, dodał rzecznik rządu. Osobiście nie chciałbym, żeby Wielka Brytania wyszła z Unii, ale większość brytyjskich wyborców postanowiła inaczej. Dlatego musimy zrobić wszystko, aby uczynić proces rozwodowy najmniej bolesnym dla Unii Europejskiej. Negocjacje w sprawie Brexitu nie będą łatwe. Jednym z trudniejszych zadań będzie ustalenie zasad konstruowania przyszłych unijnych budżetów. Wielka Brytania była drugim po Niemczech płatnikiem netto, a to oznacza, że we wspólnej kasie będzie mniej pieniędzy, a to może przyczynić się do zmniejszenia kwot przyznawanych dla poszczególnych państw, w tym Polsce. Wielkie znaczenie dla Polski będą miały uzgodnienia techniczne między Unią Europejską a Wielką Brytanią, zaznacza ekonomista dr Tomasz Kopyściański. W zależności od sposobu przedstawienia konkretnych rozwiązań będziemy mogli uważnie sprawę analizować i w nich doszukiwać się ewentualnie korzyści dla Polski, naszej gospodarki. Wiadomo już, że 29 kwietnia 27 państw Unii Europejskiej będzie pracowało nad przyjęciem wytycznych do negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu. Na ten dzień przewodniczący Rady Europejskiej zwołał dodatkowy unijny szczyt. Minister Antoni Macierewicz odpowiedział prezydentowi na list dotyczący kandydatów na attaché. Andrzej Duda pytał m.in. o stanowiska attaché obrony w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Rzecznik prezydenta Marek Magierowski poinformował, że prezydent nie jest usatysfakcjonowany odpowiedziami ministra Antoniego Macierewicza i dlatego zamierza się z nim spotkać. Prezydent Andrzej Duda napisał do szefa MONU Antoniego Macierewicza dwa listy, w których domaga się podjęcia stosownych działań w sprawie obsady stanowisk attaché obrony m.in. w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii oraz informacji o tworzeniu wielonarodowego dowództwa dywizji w Elblągu. Ministerstwo Obrony Narodowej natychmiast odpowiedziało na korespondencję głowy państwa. W liście Antoniego Macierewicza czytamy. We wszystkich wskazanych przez pana prezydenta miejscach kandydaci na attaché zostali już wskazani i przechodzą obecnie sprawdzenia dokonywane przez służbę kontrwywiadu wojskowego. Procedury te przeszli już wyznaczeni na attaché generał brygady Cezary Wiśniewski skierowany do Stanów Zjednoczonych, podpułkownik Zdzisław Śliwa skierowany do Szwecji oraz podpułkownik Marek Warmiński skierowany do Bułgarii. Minister Antoni Macierewicz zapewnił jednocześnie, że w żadnym z wymienionych przez prezydenta miejscu nie nastąpiło zawieszenie działalności wojskowych placówek dyplomatycznych. Szef Obrony Narodowej odniósł się także do sprawy wielonarodowego dowództwa w Elblągu. Panie prezydencie, oceniam, iż założony cel dotyczący wstępnej gotowości dowództwa zostanie osiągnięty terminowo lub z niewielkim przesunięciem czasowym, nie mającym wpływu na powodzenie całego projektu.
Te odpowiedzi szefa resortu obrony narodowej nie satysfakcjonują prezydenta, mówi Marek Magierowski, rzecznik Andrzeja Dudy. Magierowski zapowiedział, że w przyszłym tygodniu Biuro Bezpieczeństwa Narodowego skieruje oficjalne zaproszenie dla ministra Macierewicza, by prezydent mógł porozmawiać z szefem MON-u. Sprawę skomentowała dziś także w programie Polsat News premier Beata Szydło. Ja bardziej to postrzegam samo zainteresowanie pana prezydenta, czy wystosowanie tych listów, bardziej postrzegam jako troskę o sytuację w polskiej armii i myślę, że nic tutaj nadzwyczajnego się nie dzieje, poza tym, że rzeczywiście jest dużo zmian, na które wszyscy czekamy. Polska armia ma do zrealizowania bardzo ważne cele. Nie jest też tak, że nie możemy być spokojni, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Szefowa rządu zapewniła, że po odejściach z wojska generałów i dowódców na ich miejsce przychodzą nowi, doskonale przygotowani. Premier Beata Szydło poinformowała również, że w Ministerstwie Obrony Narodowej przygotowywane są projekty ustaw, które już niebawem będą procedowane. Platforma Obywatelska rozpoczyna konsultacje w sprawie wniosku o wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło. Dziś na rozmowę zostali poproszeni politycy PSL-u, a jutro Nowoczesnej. Tu nie chodzi o wotum, ale o to, kto będzie przewodnikiem opozycji, odpowiada Prawo i Sprawiedliwość. W piątek Platforma Obywatelska przedstawiła wniosek o wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło. Kandydatem na premiera został Grzegorz Schetyna. Jak mówili jego partyjni koledzy, kandydatem naturalnym. Mało naturalnym jednak dla liderów innych ugrupowań opozycyjnych, którzy uznali, że jest to próba objęcia przewodnictwa całej opozycji. Łagodząc to wrażenie, PO zaproponowała rozmowy o ostatecznym kształcie wotum nieufności. Nasza ręka jest wyciągnięta i tutaj uważam, byłoby bardzo niedobrze, gdyby przez jakieś drobiazgi techniczne do takich rozmów miało nie dojść. Jestem spokojny o to, że do takich rozmów na najbliższym posiedzeniu Sejmu dojdzie. Dziś Platforma Obywatelska rozmawiała z politykami PSL-u. Jutro spotkanie z Nowoczesną. Grzegorz Schetyna zapewnia, że wniosek zostanie złożony tylko wtedy, jeśli dojdzie do kompromisu. Wniosek o wotum nieufności wobec rządu PiS odsłonił głębokie spory i walki pomiędzy partiami opozycji. Walki o to, kto jest szefem opozycji, czy Grzegorz Schetyna, czy Ryszard Petru. W polityczną szermierkę wokół wniosku o wotum nie chce angażować się klub Kukiz15. Marszałek Sejmu Stanisław Tyszka wyliczył, że podatnicy płacą za jeden dzień pracy parlamentu 1 300 000 zł. Sprawa bezproduktywnego wniosku o wotum będzie bez wątpienia zajmowała posłów nie jeden dzień, a może i nie jeden tydzień. Opozycja musi zająć się nie tyle wnioskiem o wotum nieufności dla rządu, ale własną konsolidacją, jeśli chce cokolwiek znaczyć. To wszystko, jeżeli nie będzie skonsolidowane, jeżeli nie będzie jednym blokiem, tak naprawdę nie ma racji bytu, tym bardziej, że Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie zebrać się i w takiej sytuacji wydaje mi się, że taki wniosek nie przejdzie. Partia rządząca na pewno jednogłośnie zagłosuje za jego odrzuceniem, stąd zmiany na scenie politycznej w obecnej sytuacji. Przy obecnym rozdrobnieniu opozycji, braku takiego jednego naturalnego lidera, wydaje się być niemożliwe. Zgodnie z konstytucją do odsunięcia rządu opozycja musiałaby zyskać w Sejmie co najmniej 231 głosów, czyli zwykłą większość. Głosowanie zostaje zarządzone przez marszałka nie później niż 7 dni od jego złożenia. Przy obecnym układzie sił w parlamencie przeforsowanie wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło jest niemożliwe. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie było świadomości, jakim problemem jest Amber Gold. Mówią przed komisją śledczą byli urzędnicy tej instytucji. Posłowie przesłuchali byłego wiceprezesa Jarosława Króla, a także byłą dyrektor Departamentu Prawnego Dorotę Podsiedzik-Malec. Dlaczego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie ochronił klientów Amber Gold przed utratą pieniędzy? Takie między innymi pytania padły dziś na komisji śledczej do byłego wiceprezesa tej instytucji Jarosława Króla. My nie mieliśmy wiedzy, że mamy tutaj do czynienia z firmą, która łamie prawo, że działa nielegalnie. Odpowiadając na pytanie pani przewodniczącej, każdą firmą zajmowaliśmy się tak samo i tak samo tą firmą zajmowaliśmy się jak i innymi firmami. UOKiK wszczął w sprawie Amber Gold postępowanie w listopadzie 2011 roku. Po 10 miesiącach uznał, że reklama spółki
wprowadza klientów w błąd. Zakwestionował też trzy klauzule w umowach. Decyzje te zapadły miesiąc przed ogłoszeniem upadłości spółki. Jarosław Król, a także zeznająca również dziś była dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Dorota Podsiedzik-Malec, przyznali, że nie zdawali sobie sprawy, że Amber Gold jest aż tak dużym problemem. Przesłuchania kolejnej osoby z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdzają niestety tą tezę o teoretycznym państwie Platformy Obywatelskiej, bo jeżeli instytucja, która ma chronić konsumentów, stwierdza, że nie dostrzegła żadnych znamion, jeśli chodzi o reklamy Amber Gold, gdzie były informacje o tym, że ta spółka ma gwarantowane zyski w wysokości choćby 13%. I to pokazuje, że ta gwarancja to była fikcja. W latach 2009-2012 w ramach tzw. piramidy finansowej, jaką była spółka Amber Gold, oszukano w sumie niemal 19 tysięcy klientów, którzy stracili łącznie prawie 851 milionów złotych. Polski system opieki medycznej jest chronicznie niedofinansowany. Odczuwają to nie tylko pacjenci oczekujący w długich kolejkach do gabinetów, ale także pracownicy medyczni. Brak nakładów finansowych hamuje także rozwój nowych, skuteczniejszych metod leczenia. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że zwiększenie nakładów na służbę zdrowia to za mało. Konieczne jest także sprawniejsze wydatkowanie obecnych funduszy. Dostęp do nowych technologii medycznych jest niezbędny w zapewnieniu odpowiedniej profilaktyki zdrowotnej. Niestety w Polsce liczba wykonywanych badań klinicznych ciągle spada. Lekarstwem na to ma być zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej i wprowadzenie sieci szpitali. Jak podkreśla wiceminister zdrowia Piotr Gryza, to ustawowe zagwarantowanie stabilności finansowania szpitali. Szpitale, które pełnią ważną rolę w dostępie do świadczeń, zarówno w wymiarze powiatowym, regionalnym, jak i ogólnokrajowym, uzyskują gwarancję finansowania świadczeń. Więc możemy być pewni, że szpital, w którym leczyliśmy się obecnie, na pewno będzie te świadczenia wykonywał i w nowym systemie. Celem powołania sieci szpitali jest poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, na przykład z zakresu kardiologii. Aż 154 ośrodki kardiologiczne zostaną nią objęte. Po wprowadzeniu sieci szpitali dana placówka otrzyma pieniądze za każde wykonane świadczenie. Opieka nad pacjentem po zawale serca będzie ściśle koordynowana. Kontrakty z NFZ otrzymają też niewielkie i monoprofilowane szpitale. Jak zapewnia wiceminister, pacjenci tylko skorzystają. Dla pacjenta ta ustawa oprócz poprawy dostępności do świadczeń, która powinna się pojawić w jakimś czasie po wprowadzeniu tej regulacji, nic się nie zmieni pod względem formalno-organizacyjnym. Podobnie będzie z pacjentami korzystającymi z pakietu onkologicznego, który umożliwia szybką diagnostykę oraz skrócenie kolejek do onkologów. Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego profesor Jacek Jasen podkreśla, że dziś brak pieniędzy uniemożliwia efektywne leczenie. Jeżeli tych pieniędzy jest tak mało, to te pieniądze trzeba racjonalnie wydawać. Myśmy w strategii walki z rakiem powiedzieli, że trzeba przechodzić na system ambulatoryjnej opieki. Tworzono system hoteli. Ta hospitalizacja znacznie zmniejszyła się, system zaoszczędził kilkaset milionów złotych, tylko tych pieniędzy nie ma w onkologii. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Jacyna zapewnia również, że reforma przyniesie korzyści także dla pracowników medycznych. Dla pracowników to jest szansa na to, że jest stabilizacja wieloletnia, co najmniej 4 lata. I szansa na ewentualne podwyżki w najbliższym czasie. Szybka diagnostyka decyduje o długości życia, dlatego zmiana systemu opieki zdrowotnej jest teraz tak bardzo potrzebna i tak bardzo spóźniona. Syryjscy rebelianci zaatakowali główne skrzyżowanie drogowe, które prowadzi m.in. do centrum Damaszku. Zrobili to w ramach ofensywy mającej na celu odzyskanie terenów odbitych im w weekend przez wojska rządowe. Jak podają media, rebelianci znowu weszli do niektórych części dzielnicy Jobar na północnym wschodzie syryjskiej stolicy. Armia przeprowadza naloty na ich pozycje. Rzecznik głównej grupy rebelianckiej, Fajlak al-Rahman, stojącej za atakiem powiedział, że rebelianci rozpoczęli nową ofensywę i odzyskali wszystkie pozycje, z których w poniedziałek się wycofali. Oświadczenie w sprawie sytuacji wydała syryjska armia. Przekazano w nim, że grupy terrorystyczne z dawnego frontu al-Nusra zaatakowały niektóre części strategicznej dzielnicy Jobar. Są otoczeni, czytamy w komunikacie wojska. Nie wspomniano w nim jednak o walkach bliżej centrum Starego Miasta, chociaż rebelianci twierdzą, że także tam dokonali ataku.
W ciągu ostatnich 18 miesięcy armia prezydenta Bashara al-Assada, siły rosyjskie, a także irańskie i szyickie bojówki osiągają sukcesy w walkach z rebeliantami. Jednak, jak komentuje agencja Reutera, pierwszy od 4 lat atak przeciwników władz na stolicę sygnalizuje, że mimo porażek rebelianci nadal są w stanie prowadzić duże działania ofensywne. I na teraz dziękuję już Państwu za uwagę. Zapraszam serdecznie na kolejne wydania Informacji Dnia. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Magdalena Rząd, zapraszam na prognozę pogody. W nocy przeważnie około 2-4 stopni, cieplej na południowym wschodzie 5-7. Jutro opady deszczu lub mrzawki w regionach wschodnich, centralnych i południowych. Miejscami będą one dość intensywne. Na północy i zachodzie więcej przejaśnień i rozpogodzeń. Od 6 stopni w Białymstoku i w Lublinie do 11 w Rzeszowie i w Szczecinie. Powieje słaby i umiarkowany zmienny wiatr. Ciśnienie będzie się wahać i wyniesie 1017 hektopaskali. A już teraz prognoza pogody na kolejne 2 dni. W czwartek deszcz będzie padał na północy i miejscami na południowym wschodzie. W pozostałych regionach więcej słońca. Maksymalnie od 7-9 stopni na północy i w centrum do 10-13 na południu. Powieje umiarkowany wiatr z południowego wschodu i wschodu. W piątek na Pomorzu Zachodnim oraz na południu zachmurzenie duże i umiarkowane. Na pozostałym obszarze pochmurno. Miejscami może popadać mrzawka. Od 8-9 stopni w regionach północnych do 19 na Podkarpaciu i w Małopolsce. Będzie wiał umiarkowany i słaby wiatr z północnego wschodu. Thank you.